Samo, powiedz mi, kiedy będzie można cię znowu zobaczyć? No, już na Instagramie nawet takie ziarenko zasiałem. Aha. Wojtuś, dawaj umowę. Aha. Chciałbym na piątce, ale to też nie ode mnie zależy. Chciałem na czwórce, chciałbym teraz na piątce, no mam nadzieję, że do szóstki nie będę musiał czekać. Przeciwników jest kilku, więc... Ale to już macie wybranych takich, który, z którymi rozmawiacie, tak? Jest jakaś pula i powiedziałem, no okej. Okay. Na tej zasadzie, okay, nie? Okay, że jest spokoj i że można, tylko po prostu kwestie jeszcze finansowe dogadać, no i faktycznie, czy się zmieszczę w karcie. No karta kartą, ale jeszcze przygotowania, tak? No bo ja to... cały czas w przygotowaniu, tak? Jakiś teraz mniejszym, ale okay. Załapałem tego bakcyla, niby freak, ale jednak mi się to sportowe życie podoba, nie? Aha. Jest lepsze niż te, co miałem wcześniej. Może nie mam tyle czasu na pracę, co bym chciał, okay, ale lepiej się czuję. Słuchaj, ta ostatnia walka twoja na trójce to była jedna z lepszych walk. Moim zdaniem. To dziękuję bardzo. No i dlatego chciałem cię zapytać, czy to już jest taki kierunek, który ty obrałeś i chcesz mocno sportowo pójść? Czy... Znaczy, ja ogólnie mam tam jakieś ambicje, mam swoje ambicje. Najbardziej mi się w sumie podoba brazylijskie jiu-jitsu, które robię od ponad roku. I nie będę ukrywał, że chciałbym tam w tej hierarchii tych pasów gdzieś tam iść wyżej, no ale z racji tego, że no teraz jest też to Fame MMA, to muszę odrdzewiać i szlifować cały czas zapasy. Dodatkowo muszę robić stójkę, której zapominam w ciągu walki, chociaż na sparingach wychodzi mi to w miarę spoko. W momencie walki widziałem, że lewym prostym chyba ani razu nie trafiłem. Aha. I same prawe dochodziły i to takie sierpy opadające, wymyślone sekundę wcześniej przeze mnie. Aha. No, to nie było nic takiego mega technicznego, ale... Ale do poprawienia, no wiesz. Nie, no ja cały czas dużo robię stójki z klakierem ze środy, tam cały czas ostro lecimy stójkę. Linkiewicz, czyli... czy seksmasterka? Kurczę, no dziewczyny są... Widać, że obydwie robią, bo nie ma co gadać. Wchodzimy dzisiaj, patrzę na Linkiewicz, mówię... Coś tam jej brak, nie? Coś tam jej się mniej zrobi, czyli musi coś robić. Słyszałem, że chodzi też na salę. Druga miała podkład zapasy, ona była wicemistrzyni Polski, nie? No, też tam, wiesz, coś w kulturystyce, coś tam robiła. Czyli tak? Jakieś tam zacięcie też no, ma. Sportowe, robiłem z nią wywiad, ona mi się fajnie zwierzyła, że ona sportowo to sportowo... jest zasiana i wiesz, i czuje to wszystko. Ja powiem tak, jeśli miałaby wygrać Marta, mhm, to bym musiał ją jebnąć po prostu z całej epy gdzieś w stójce, żeby po prostu światło zgasło. Okay. Jak się przewrócą, to mi się wydaje, że bardziej mobilna będzie masterka, no bo ona sobie tam już ten parter robiła, widziałem jej instastory, ground and pound jest, ubija, zmienia te pozycje, kombinuje, więc... No to jest jednak tak samo jak ja, że mi powiedzieli chłopacy przed walką, że to będą odruchy, które się wyuczą wiele lat temu. No i zaczynamy walkę, ja nie robiłem biodra przez całe przygotowania, zaczynam walkę od biodra. Rzucam kopuły biodro, a biodro ostatni raz zrobiłem, nie wiem, w Krotoszynie na zawodach. No i to było, nie wiem ile miało, 18 tam 17. Aha. Dlatego mówię, no to co jest wyuczone. To jest MMA, tam jeden przypadkowy cios może no oczywiście, załatwić wszystko. Że tak. Ale zobacz, no bo okej, okay, jakby Lil Masti jest bardziej ruchliwa, bo jest zwinniejsza, tak? Ale jest, waga jest po jest drugiej stronie. Ale waga jest po stronie Marty, więc tutaj jakby szanse moim zdaniem się równają. Tylko teraz tak, czy Marta wytrzyma kondycyjnie, bo na pewno Lil Masti jest super przygotowana, bo widzieliśmy widać to, co widzieliśmy, ale ta z kolei może pójść tak, jak poszła na Godlewską i ją po prostu i też było biodro. Tak. No też było biodro. Zdominowała ją po prostu, no nie dała jej szans żadnych tak naprawdę. No, szczerze, jak to za pierwszą rundę wyjdzie, to na pewno mi się wydaje, że masterka sobie poradzi, bo jednak gdy nawet straci się tą kondycję, to te kilogramy już ciosy, nic to nie waży. Aha. Ja zauważyłem nawet, że jak czasami biorę jakiegoś cięższego chłopa, i w pierwszej rundzie bije mnie strasznie, aż mi jest przykro, to w drugiej rundzie już on tak nie boli, nie? I można coś zrobić, cokolwiek, chociaż go trafić, nie? Aha. Dlatego mówię, tu też tak może być, że jak będzie druga runda, to te kilogramy już nie będą miały znaczenia, bo w zapasach na przykład mega mają nawet 3-4 kilo, co już jest turbo, żeby kogoś obalić, ale do momentu, póki on ma kondycję i siłę. Siły zabraknie, to już te kilogramy nic nie ważą.